Hej, cześć, siemanowo wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Dying Light 2. Jesteśmy w tej chwili na bazarze. Stwierdziłem, że muszę trochę skrócić moje wstępy, bo zawsze gadam tak długo o jakichś pierdołach. A trzeba się zabrać do roboty. Przyszedłem na bazar, ponieważ chciałem zobaczyć moje możliwości z upgrade'owania blueprintów, ale kurde, tego Alfonso Alcenzo Vidogebara, no nie ma go tutaj. On siedzi razem z Sofią w tej okolicy. I nawet jakby, nie wiem, mam go tutaj, mogę skorzystać z jego usług? Nie mogę, bo wszyscy chcą wody, nagle się wszystkim pizza chciało i nawet mi nie zupgradują blueprintów. Musiałbym iść do jakiegoś innego rzemieślnika, więc pierdzielę to. Zrobimy sobie w tej chwili misję z tym całym fortem i napadnięciem na pana Kutacza i pana Brodacza. Ale najpierw chcę zobaczyć, czym jest ten quest poboczny, który mi się tutaj pojawił na bazarze. Po wykonaniu chyba tego z bratem Rudzielca. Kim ty jesteś? Kojarzę cię chyba, czy mi się wydaje? Mówiłaś o kolacji? O Boże, to ta śpiewająca! Bardzo śmieszne. Nie. Zejdź mi z drogi! Nie, to chyba jakieś niezwiązane. Spokojnie. Byłabym spokojna! Nie ma szalika. Gdybym zamiast jakiegoś dowcipnisia znalazła moich synów! O Boże, czy to jest matka Rudych? O nie, o nie! Szukasz swoich dzieci? Poszły się bawić i do tej pory nie wróciły. Zwykle przychodzą, kiedy wołam. To chyba nie to. Chłopcy! Wychodźcie natychmiast! To nie oni. Scott! O Jezus. Słyszycie? Scott! Gdzie jesteś? To nie jest śmieszne! Kiedy wyszli? Boże, kilka godzin temu. Powinni już być z powrotem. Wszędzie ich szukałam. Myślisz, że coś im się stało? Może ich widziałeś? Mo ma 13 lat, a Scotty 16. Nie, ale chłopcy w tym wieku często się włóczą. Nie, nie oni. Zawsze mi mówią, dokąd idą i kiedy wrócą. Tym razem też tak było, ale zbliżają się moje urodziny. Boję się, że wpakują się w kłopoty, żeby mnie czymś zaskoczyć. Umarłabym. Rozumiesz? Gdyby coś im się stało... Jezus Maria. Dobra, nawet nie będę prosił o nagrodę, jakby dobry ze mnie człowiek. Co prawda mam w dupie tak naprawdę, powinienem mieć w dupie wszystkich tutaj dookoła, no ale jestem dobrą osobą. Spróbuję ich znaleźć. Jako pielgrzym znam się na tropieniu. Co? Pielgrzym? Gdyby nie chodziło o moje dzieci. Wiem, jacy ludzie zostają pielgrzymami. Lepiej nie mieć z takimi nic wspólnego. Chcę tylko pomóc. Jacy kurwa? Gdzie mam zacząć szukać? Tutaj. Kompetentni? Bawią się przy murze kościelnym z takim małym brudasem. Jezus Maria. A ty tu poczekaj. Widzę, że świat może upaść, ale karenuwy nadal będą istnieć. Kurwa. Jaka wredota, aż mi brak słów trochę na nią. Jesus, dobra, pierdolę w takim razie. Poszukasz sobie dzieci za jakiś czas, a przynajmniej ja ci ich poszukam za jakiś czas. Muszę troszeczkę ochłonąć. Chciałem troszeczkę moją moralność w lepszy stan wprowadzić. Po tym jak zabiłem jednego z braci, a potem pośrednio, bardzo pośrednio doprowadziłem do śmierci drugiego, pomagając tobie, ale jeżeli ty taką kurwa krzywą minę robisz na wieś, że jestem pielgrzymem. Ciekaw jestem, jacy dokładnie ludzie zostają pielgrzymami. Chciałbym, żeby mi powiedziała. Naprawdę mnie to intryguje. Bo wiemy, że ludzie nie lubią pielgrzymów, ale ja osobiście nie jestem w tej chwili do końca jeszcze pewien tak naprawdę dlaczego. Co tutaj się tak drze, kurwa? A dobra, jakiś chłop się bije z zombiakiem. Dobra, byku, powodzenia w takim razie. Mam nadzieję, że ci się uda. Nie, żebym miał zamiar to później sprawdzać, ale jeżeli akurat natknę się na twoje martwe ciało, to spokojnie, twoje wszystkie dobytki i rzeczy znajdą nowego właściciela. Będą w bezpiecznych rękach. Moich. No cóż, takie życie. Co ja wam mogę powiedzieć więcej? Lecimy w takim razie, lecimy. Czas odzyskać wodę, jakby ignorując nawet jakiekolwiek tutaj kwestie o tego, w jakiej kolejności chcemy sobie questy wykonywać i tak dalej. No to jednak, patrząc od strony fabularnej, mam wrażenie, że kwestia odzyskania dostępu do wody jest dość kluczowa. Plus chciałbym zobaczyć jakiś tutaj taki mocniejszy progres fabularny w związku z tym wszystkim, co się dzieje dookoła. Bo jak na razie to... no tylko się wszystko dupcy i znajdujemy coraz to nowsze problemy, a żadnych rozwiązań, tak więc to chciałbym odmienić lekko. Dlatego idziemy do Sofii, pogadajmy z nią, tylko nie zgijmy w trakcie. Oj, zobaczymy jak to się skończy. Okej, okay. Bezpiecznie, delikatnie. Przewrocik. Czemu tam miałem F do naciśnięcia? Jakby co by mi to F dało? Co jest do... O! Co to kurwa jest za F? O! Picie wody? Chyba picie wody. Co to jest?
tutaj... Nie wiem nawet, czego ta gra ode mnie chce. Dobra, Sophie. Dawaj. Okazuje się, że SPC nas obserwują. Niech zobaczą, co stanie się z Jackiem i Joe'em. Co może stać się też z nimi. Mówiłaś, że to pora na działanie. Działamy. Wysłałam do obozu troje zwiadowców. Karl i Kryształy muszą być gdzieś wewnątrz budynku. Mamy to, moi drodzy. Obozy bandytów. Kolejna dojebana aktywność, która jest tutaj do wykonywania w grze. Nie wiem, ile będzie obozów, ale to jest pierwszy, na który się natykam. Zbliż się do obozu bandytów, wykorzystaj lornetkę do zidentyfikowania punktów wejścia, przywódcy obozu oraz elementów otoczenia, które można wykorzystać. Aby przejąć obóz, musisz zabić przywódcę, jego poruczników, a potem zająć obozowy totem. Gdy przejmiesz obóz, ustanowisz bezpieczną strefę i zdobędziesz dodatkowe nagrody, PD, broń, stroje itd. No mamy to, moi drodzy, mamy to. Pewnie większość śpi. Jest kilka wejść do obozu. Wbicie od frontu to samobójstwo. Najwięcej straży. Ty idź pierwszy. My ruszymy z drugiej strony. Weźmiemy ich z dwóch stron. Tak, jasne. Jak coś pójdzie nie tak, wycofujemy się do bazy. Gdzie? Do motelu Tango. W glorii i chwale nagle się okaże, że kurwa wy weszliście frontowym wejściem, kiedy ja już wszystko załatwiłem, co? No dobra, mamy ten obóz, moi drodzy. Jakie mamy punkty wejścia? Tutaj jest jedno wejście, tam jest drugie. Przytrzymaj informacja aktywności. Nie, ja wiem, co mogę robić. Jakiś ten, dostanę tam upgrade'ik. Co to będzie? Jakiś schemat, jakiegoś wziewnika. No mamy tutaj całkiem sporo ludzi. Wydaje mi się, że ci z trąbami mogą ściągnąć na nas całkiem sporo uwagi. Dlatego fajnie by było... O kurwa, co? Co jest kurwa? Chłopie, przez lornetkę se kurwa patrzę, a ty tak we mnie lecisz? O dobra, okej, okay. To żeście chłopaki pożałowali chyba tego ataku. Dobra, dziękuję. Mogę wrócić w takim razie do obserwowania wszystkiego. Tam mamy trębaczy. Trębaczy, mam wrażenie, na pewno będzie dobrze likwidować w pierwszej kolejności. Tam mamy też zrzut. Pamiętam, że jak na pokazie robiłem całą tą miejscówkę, w ogóle myślałem, że ten zrzut to powiedzmy jakby jest element całego miejsca, a przywódca czekał na bycie zabitym. A więc trębacze, którzy mogą wezwać posiłki. No zobaczymy, jak mi się to uda. Wejście jest parę. Ja muszę zlokalizować takie, które będą najsensowniejsze, tak więc chodźmy przed siebie. No i zróbmy to. Tylko zadbam o to, żeby mieć powiedzmy wszystko, czego potrzebuję i co chciałbym mieć. Wytwórzmy sobie trochę noży do rzucania. One mogą być całkiem niezłe. Trochę mnie tam walki czeka. Nie chcę wytwarzać max, bo to będzie trochę hardcore. Brakuje mi opcji wytworzenia sobie konkretnej tam zadanej przeze mnie ilości, ale myślę, że 16 powinno styknąć. Medów mam całkiem sporo. A wspomagacze odporności raczej mi się nie przydadzą, jest środek dnia. Dobra, lecimy w takim razie, moi drodzy, lecimy. Nie będę się tutaj dupcył, będę używał mojej najlepszej broni, którą w tej chwili posiadam. Mam na upgrade'y pieniądze, więc będzie git. W takim miejscu najlepiej się skradać. Wciśnij C, aby kucnąć i przemieszczać się, wykorzystując kryjówki, dzięki którym będziesz mniej widoczny. Wykorzystaj elementy otoczenia do rozpraszania wrogów. Monety, butelki, cegły powodują hałas, który przyciągnie ich uwagę. Zakradnij się, wciśnij F, żeby wyeliminować. Poznaj umiejętność bojową dźgnięcia, aby eliminować wrogów szybciej i ciszej. Tak, tak, tak. Zmiana planu, Faden. Zaatakowali naszą kryjówkę. O! Kto? Specy? No. Są tam moi ludzie. Znajdź Karla. Uratuj go i odzyskaj kryształy. Szybko. Zrobię, co mogę. Dobra, wchodzisz na strzeżony obszar. No to zaczyna się zabawa w takim razie. Wiecie, czego mi tutaj brakuje, Fest? Łuku, Boże! Łuk byłby tutaj taką fajną opcją, żeby ich na nich się po prostu zakraść i ich napierdalać. To jest wysoka trawa, czy mi się wydaje? Nie, tam jest jeden chłopek, który będzie pewnie chciał mnie tutaj mi mocno nastukać, dlatego skupmy się na próbach zrobienia tego w miarę po cichu. Nie wiem, jak daleko on tutaj podejdzie, nie zobaczy mnie? Nie, dobra, jest Jezus Maria, zaraz za tym. Ale na szczęście kaszle i patrzy się przed siebie. Muszę tylko wychylić się, jak tylko on zacznie stąd, powiedzmy, sobie iść. Dobra, prawie mnie teraz zobaczył. Zawracasz już? Oby się nie napatoczyły żadne gryza. Chodź tu, kurwa. Byku! O Jezus Maria, dobra. To najlepiej będzie chyba jeszcze raz przeczekać, aż on będzie z drugiej strony. Tam mamy ten zrzut, który mnie ciągle kusi. I ten lagujący beton. Dobra, schowam się tutaj, kiedy on podejdzie na lewą stronę, tego załatwię. Wiecie co, ja lubię stealtha. Lubię stealtha do momentu, w którym mnie ktoś wykryje i wtedy i tak już nie ma co gadać o byciu po cichu. Dlatego na razie chciałbym spróbować sobie to zrobić na tyle cicho, na ile tylko dam radę. Dlatego cyk, eliminacja. Nóż niewątpliwie byłby tutaj zajebistym rozwiązaniem, to pewne. Au, 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 kurwa, gościa właśnie zamordowałem, jego reakcja, au, 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 au. Zaskomlał aż z cierpienia i bólu. Dobra, gdzie jest kolejny delikwent?
Paru ich tutaj widziałem, oznaczyłem. Tam jednego mamy. Ja jestem teraz niewidoczny. Kurwa, to co? Jak to kurwa, zobaczył mnie? Nie, zobaczył chyba ciało swojego kolegi. Nie wiem, kto to zrobił. Ojojoj, no to zaraz w takim razie dadzą znać przyjacielom, co? Dobra, dam radę stąd wyjść i go załatwić. Na to liczę. Ho, dobra, okej. Cóż, niestety nie da się tutaj przeciągać ciał, nie da się ukrywać zabitych przez nas po cichu przeciwników, dlatego trzeba liczyć po prostu na to, że nikt ich nie zobaczy. Ale jak on go kurwa zobaczył? Sam leżał blisko wysokiej trawy. Cała ta konstrukcja z wodą chyba blokowała mu linię wizji. No ale nieważne, jakim sposobem zobaczył. Nie będę wnikał jakim. I mamy cegły do rozpraszania. Tak, bo przecież ja mogę ich rozpraszać jeszcze monetami chociażby. Muszę pamiętać o tej opcji. Tu możemy wejść sobie chyba na górę. Jest tutaj ktoś w najbliższej okolicy, kto mnie może zobaczyć, bo już nawet nie pamiętam. Tam nie było jednego delikwenta u góry? Nie wiem nawet. Dobra, wejdźmy po drabinie. Sprawdźmy, jak to się dla nas skończy. Pewnie negatywnie. O kurwa mać. Jak to się stało? Dobra, on tutaj zaraz podejdzie. Jak to się stało, kurwa, jak to się stało? Zaraz zobaczymy, jak to się stało. Czy jak ja zacznę się z nim otwarcie napierdalać, to on na przykład zacznie krzyczeć do swoich kolegów? Jest taka opcja. Dobra, jeszcze raz sobie puszczę ten skan. Dobrze, że mam szósty zmysł, który pozwala mi widzieć wrogów przez ściany. Okej. Dobra. Ten tutaj z syreną delikwent wyeliminowany. Jest git. Zabij porucznika Jacka i Joe'ego. Niestety tutaj nie ma samego Jacka i Joe'ego we własnej osobie. Jest co najwyżej ich porucznik, którego możemy się pozbyć. No ale wiecie co, dobre chociaż i to. Gdzie ich teraz mamy? Dam radę stąd wypatrzyć tych ludzi? O, tam mamy jednego u góry. Jego się musimy pozbyć. I na pewno też wielu jeszcze po drodze. I samego szefa też tam gdzieś możemy zlokalizować. To jest takie sprytne przejście, które nie, to nie jest sprytne przejście. To jest trasa do tego zrzutu. Tyle wam mogę powiedzieć w tej chwili już. Ale to tym się zajmiemy w jakimś późniejszym terminie. Tutaj u góry ktoś się znajduje. Ktoś tam jest, ale dobra, może mi się uda to jakoś w tym trawsku przeskradać. Kurwa, tu jest jeden chłop. A dobra, są nasi zwiadowcy, kurwa. Dobra, nie było mnie tutaj. Nawet mnie tutaj nie było. Spróbujmy jednego z nich rozproszyć, póki jestem w tym trawsku. Okay. Rzuciłem tam monetę, żeby go rozproszyć. Być może uda mi się go w tej chwili dzięki temu zajść i załatwić. O ile jego kolega tam z prawej strony w tej chwili się tutaj nie popatrzy, to będzie git. Bo tutaj jeden coś majstrował przy ziemi. Tam jest ten u góry. Dobra, spróbujmy zrobić tak. W pierwszej kolejności chciałbym załatwić trębacza, który jest u góry. Kurwa, gdybym tylko miał łuk. Oho, ten się chyba zainteresował, czy mi się wydaje. Nie. Nie zobaczył swojego martwego ziomka tam, więc jak na razie jest git. Poczekajmy, aż on przejdzie na drugą stronę. Wtedy wejdziemy drabiną. Być może uda się go po cichu załatwić. I wtedy pójdziemy dopiero przed siebie. Ja będę dalej skucany. Jestem dalej skucany. Teraz dopiero doceniam, jak fajnie by było mieć umiejętność szybszego poruszania się, kiedy jestem kucnięty. Bo na razie jej nie posiadam. Dobrze, że jak oni się tak drą, to ostatecznie... Ty, tam mam linę, która pozwoli mi zjechać w tamto miejsce. Co ostatecznie nie byłoby takim złym rozwiązaniem, ale wiecie co? Chyba wolę się przedostać tam. Naszego pana szefa mamy chyba gdzieś w tamtej okolicy. Tak, tutaj jest jakiś nawoływacz, kolejny nawoływacz, jeszcze więcej przeciwników i sam przywódca. Wydaje mi się, że po zabiciu przywódcy trzeba jeszcze coś tam podpalić chyba i kiedy my to podpalimy, to wtedy dopiero obóz jest przejęty. Dlatego spróbujmy tutaj... O! Ty! Niesamowicie cicho upadamy na ziemię w momencie, w którym będąc kucniętym spadamy w dół. Naprawdę. Dobra. Ten załatwiony. Powiem wam tak. Czy mnie wykryją, czy mnie nie wykryją, zawsze to jest jeden mniej przeciwnik, z którym będę musiał sobie niedługo poradzić. W walce otwartej. Kiedy do niej dojdzie, bo nie mam najmniejszych wątpliwości, że do niej dojdzie. Nie mamy kolejnych delikwentów, ale wiecie co, są granice tego, ile dam radę podziałać, będąc po prostu ukrytym. Mam wrażenie, że moje umiejętności walki z ludźmi poprzez blokowanie i inne te triki są wystarczająco dobre, żebym dał radę. Zobaczmy, jak to się skończy. Tutaj jest gdzieś szefu. Mamy tutaj cegłę, możemy jej użyć. Wątpię, żebym dał radę się zakraść tak bezpośrednio do tego trębacza, który tam się znajduje. Chociaż kto wie, może dam radę. Tak więc na razie... O, skrzyneczkę jeszcze sobie otworzę. Tak, musi kopnąć. Aiden nie może, kurwa, wytrzymać. No i mamy pana porucznika bandytów. Tam jeszcze jest jeden ziomo. Kurde, no fajnie by było tego trębacza jakoś zlikwidować. Nie ma bata, żebym dał radę go zlikwidować po cichu, zeskakując sobie na niego. Takie mam wrażenie. Ale też trudno będzie, wiecie co, spróbować się tam przekradnąć, bo jak ja podejdę do tych, no to będzie grubo. Ten w ogóle jaki pojebany jest. Hełm ma jakiś na sobie z kolcami.
Wygląda jak bohater Mad Maxa. Chociaż wiecie co? Jedno i drugie to postapo. Tak więc niewiele się to różni. Czy ja tam powinienem zejść i się zacząć napierdalać? O nie, ten mnie tutaj zaraz... Nie ma mnie. Czy ja dam radę w jego pierdolność paroma nożami i go zamordować? To by było dobre. Dobra, okej. Nie wiem, nie ma tutaj więcej nawoływaczy. Myślę, że czas zacząć się napierdalać. A przynajmniej spróbuję. O nie, nieważne, kurwa, udało mi się tutaj przejść. Dam radę tego zlikwidować. To dla mnie dno. Powiem wam tak, nie wiem, czy ten trębacz cokolwiek zmieni, szczerze mówiąc. W sensie, zaraz się będę napierdalał z porucznikiem, którego wątpię, żebym dał radę załatwić po cichu. Dlatego on może mi nie zrobić żadnej różnicy nawet. Ale zobaczymy. Jeżeli tego dam radę zabić po cichu, to to byłby, kurwa, hit. Spróbuję, no muszę wiedzieć takie rzeczy, nie? Ostatecznie, jeżeli uda mi się któregoś z nich rozproszyć rzutem monety tam daleko, to by było zajebiste. Ale tutaj jeszcze mamy jednego, który alarm wywołuje. Ale tam jebać, no i tak jestem w środku tego obozu i ma zamiar go przejąć. Tak więc jak tam jeden się znajdzie, który będzie, powiedzmy, krzyczał i nawoływał, to no... I tak wszyscy tutaj przybiegną. No dobra, YOLO. Eliminacja. Kurwa, dam radę? Nie dam rady, oczywiście, że nie dam rady. No to co? Rozpoczynamy napierdalanie. Siema. Macie, kurwa, butle na dzień dobry. I spróbujemy się ponapierdalać teraz. Mam te noże. Mam dużo rzeczy do walki. Myślę, że damy radę. Ten już nie żyje, Jezus Maria, co za potęga. Oj, w tego. Kurwa, za daleko był. Dobra, nieważne. Ta broń akurat w idealnym momencie się pojawiła w moim ekwipunku, bo zadaje takie, kurwa, obrażenia potężne, ale ten też jest potężny, ale go jebłem całkiem mocno. Oj! Dobra, kopnąłem go prawie w kolegę, ale to bez znaczenia teraz jest. Ty, a Mołotow na przykład? Kurwa, Mołotow mi bardzo fajnie tutaj, wiecie, oczyści atmosferę, powiedzmy. Dlatego sobie wykraftuję dwa i zastąpię go za tą latarkę UV, bo teraz jest mi zbędna. Tutaj mam wichajstry. Jo! Dobra, nie wiem ilu to podpali, a ilu nie. Ale mój ten nadziak, którym w tej chwili napierdalam, jest przepotężny. Dobra, ten tutaj jakiś hałas, kurwa, potrafi robić. Ała, popchnął mnie. Dobra, nie ma co rozpatrzeć, jakby jest nieźle. Siema, chłopaki. Butla, kurwa! A oni spierdolą przed nią, niestety. Niestety, widzicie? Oni tak sprawnie przed tym uciekają, że ja tutaj nawet niewiele mogę nią zdziałać, niestety. Lepiej działa na zombiaki, które są głupie i uciekać nie będą. Ohohoho! Chodź tutaj, kurwa. Uch! Dobra, jebłem całkiem mocno. Dobra, myślę, że szczerze, szybkie uderzenia i uniki. Kurwa, Cina się w ogóle przejmuje. Widzicie, co ja mu robię? Kurwa, oni nie mają najmniejszych szans ze mną. Jestem tak potężny, kurwa, i mocny, i dobry, i zajebisty. Dobra, przeszukajmy sobie tego i tamtego. To zanim tutaj w ogóle stworzę bezpieczną strefę, po zdobyciu totemu cały łup zniknie. O, właśnie. Dobrze wiedzieć, dziękuję ślicznie. Aspor, finka, dużo ciał do przeszukania, tego tutaj pięknie powyginało. Kurwa, czego ja się bałem? Jakby, czemu ja w ogóle próbowałem się tutaj skradać? Jakby nie wiem, czy później te obozy robią się trudniejsze, czy nie, ale dosłownie mogłem wziąć i na wyjebce zacząć wszystkich mordować bez żadnego skradania się i też by było git. Pamiętam, że na pokazie, kiedy robiłem ten obóz, to miałem już dostępny łuk. No i bardzo chętnie tego łuku używałem. Teraz nie miałem takiej możliwości, ale jak widzicie, nie był do końca potrzebny. Kurwa, ile rzeczy. Noże do rzucania. Śmiesznie by było, gdybym mógł się dostać do tej skrytki przed walką z nimi. No ale nie mogłem. Cyk, cyk, strzały. Bełty do kuszy, kurwa, w tej grze jest kusza. Właśnie w tej chwili się dowiedziałem. Dziękuję ci, gro. Dziękuję. Widzicie, jak miło, jedne drzwi otworzyłem i wszystko w środku nie jest pozamykane. To jest to, co lubię najbardziej. Bo najpierw, jeżeli musimy lockpikować zamek do wejścia do pokoju, potem jeszcze lockpikować zamki do pojedynczych rzeczy. Denerwujące, a tak? Jest przyjemnie. Dobra, chłopaki, co tutaj jeszcze kryjecie fajnego? Ja widzę, że macie tutaj dojebane skrzynki. O, silnie trzeba je otwierać. No i cyk. Koszulka z krótkim rękawem, zaraz zobaczymy, co jeszcze sobie tutaj zdobędę, ale tak jak mówiłem, zanim sobie przejmiemy ten obóz, to zobaczę, czy nie mają jeszcze tutaj jakichś dojebanych skrytek z potężnymi rzeczami. Chłopaki tutaj cwaniakują, przejmując cały obóz, ale ostatecznie nadal mają ciemne obszary, w których idzie się przemienić, jeżeli się za dużo czasu spędzi. A przynajmniej tak mi się wydaje, ale na razie trochę wyjebane ma moja odporność i się nie odpala, tak więc może jednak nie. Zapasy lecznicze, fantastycznie. Miód i rumianek, tym są zapasy lecznicze. Dostaję po prostu wszystko, co jest potrzebne do robienia medów. Dobra. Nie wiem, czy coś się jeszcze tutaj znajduje takiego konkretnego i sensownego, ale
Zrobimy jeszcze jedną rzecz, moi drodzy, jeszcze jedną rzecz. Pójdziemy po ten jebany zrzut, który jest u góry. Jakby zabiliśmy wszystkich przeciwników, nikt się nam już tutaj nie przeciwstawi, więc czas popracować nad zdobyciem tego cudeńka, które tam jest u góry. Będę szczery, jakby wiem, jak tam wejść, co nie oznacza, że mi się uda tam wejść. Tak więc spróbujmy, spróbuję się tego podjąć. Tutaj mogę sobie hopnąć na to, wejść do góry. Jakby jak możecie się, kurwa, domyślić, to te zrzuty wojskowe często są w miejscach, które wymagają troszeczkę... O, tutaj możemy się ten... Coś ciekawego tutaj się kryje? Chyba nie. To są takie troszeczkę wyzwania parkurowe, bym powiedział, które wymagają od nas... wymagają od nas precyzyjnego skakania, dobierania dystansu, odległości i... jakby pracy nad tym, żeby dobrze tutaj manipulować skokami. Więc jak to wygląda? Czy ja stąd tam doskoczę? Kurwa, bo ja wiem, że... dobra, nie mam odpowiedniego rozbiegu, żeby się tam dostać stąd. Dobra, to teraz się zaczyna zabawa. Wchodzisz na strzeżony obszar. Tak, 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 spokojnie. Ja tutaj jestem turbobolerem, bo wiecie, pewnie bym mógł w tej chwili jakby odzyskać obszar dla naszych, a potem dopiero pójść po ten zrzut, ale chcę być, wiecie, cwaniakiem. Wiem, że on nie zniknie, kiedy przejmę ten obóz, chociaż kto wie, może zniknie. Nie, to zbyt poważna rzecz. Tutaj mamy, kurwa, teraz... Ktoś mnie w ogóle poprawił w komentarzach, że to, co ja odczuwam, to nie jest lęk przed wysokością, tylko lęk przed upadkiem. I to jest bardzo dobrze ujęta cała kwestia, ponieważ jakby ja się nie cykam tego, że jestem wysoko, ja się cykam tego, że mogę spaść i konsekwencji upadku. Dobra, to było w tej chwili 100 razy prostsze na myszce i klawiaturze. I cyk, mamy to! Na pokazie robiłem to 3 razy. Rękawice Rangera, bateria i otwórz za pomocą... te inhibitory to tak na wyjebce sobie wyjmuję z tych skrzyń po prostu, a tutaj aż klucza potrzebuję. Zrzut wojskowy, a w środku jakaś dojebana. Sprzęt wojskowy, okej. Nie wiem, do czego mi się to przyda, ale wydaje mi się, że... O, wiem, co to jest. Jak otworzę mój plecak, to jest... Tak, to jest jeden z zasobów rzemieślniczych. Czyli pewnie będzie potrzebny do upgrade'owania najbardziej dojebanych rzeczy, jakie tutaj znajdę. Rozumiem, rozumiem. Naprawdę tutaj gdzieś tak na szybciora zeskoczyć? Tam widzę, jest tłumik, ale on jest raczej daleko. Zejście tutaj równa się śmierć. A nie, przepraszam, mamy Lianę. Tak, Aiden, widzę, jak bardzo chcesz się chwycić. Takie, o, daj linę. Dobra, tutaj już możemy sobie hopnąć na dół do tego. I lecimy przejąć obóz w takim razie. Porucznik, komendant, cała ich baza rozjebana w mgnieniu oka, nie mieli nawet wiele do powiedzenia, ale przynajmniej dowiedzieliśmy się jednego. Nie dam rady takiego jegomościa zabić eliminacją i zabójstwem po cichu. Ty, a te drzwi nie są jeszcze jakby tutaj zamknięte? Nic tutaj już fajnego nie ma w okolicy? Ty, tu jakieś zielone jeszcze rzeczy. Ty, go otwórz. Poproszę. Ty, no. Zrozumiałe jest to, że w momencie, w którym powiedzmy przejmę te lokacje, no to staje się ona bezpieczną strefą. W bezpiecznych strefach jakby w ogóle znika mi możliwość używania broni, przeglądania lootu, który się tam znajduje i tak dalej, więc ma to jakiś sens. Noże, zasoby lecznicze. Kurwa, ile ja zaraz będę mógł zrobić sobie medów z tego wszystkiego. Tutaj jakiś topór z odzysku, poproszę. Na sprzedaż wszystko pójdzie, moi drodzy, na sprzedaż. Oj, oj! Oj, kurwa, nie! Nie! Zablokowałem się właśnie. O chuj, nie, nie, o! Wow, okej. Dzięki sile mojej woli oraz bicia bronią w beton i kamień udało mi się stamtąd uwolnić. Nie, 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 ale bym się wkurwił. Zostawiłem sobie na sam koniec odblokowanie bezpiecznej strefy, bo jestem cwaniakiem. A potem gra by mi karmicznie w pierdol spuściła, blokując mnie przed zrobieniem tej strefy. Dobra, robimy to, koniec. FFFFF. Kręcimy tutaj łańcuchem, kręcimy... Co my teraz robimy? Podnosimy jakąś flagę? Kurwa, nie ogarniam. Więc się nie przerzucę na quick time eventy robione przytrzymywaniem, bo to klikanie jest bez sensu. Gang shit. Mamy nową bazę. Zmieniły się kolorki? Nie. No, w sumie to dużo roboty, przemalowywanie. I raczej coś, co nie jest zbyt konieczne dla kogokolwiek. No i cyk. PD walki, koszulka z krótkim rękawem. Mamy handlarza. A czy mamy tutaj teraz rzemieślnika? Wspomagacz regeneracji dostaliśmy, co? Schowek Aidena. Co tutaj jeszcze się znajduje? Tyle? Nie ma tu rzemieślnika nawet? Naprawdę? Taki biedny ten obóz teraz jest? Dobra, zobaczymy zaraz. Tylko czym jest ten schemat, który ja sobie odblokowałem? Tymczasowo regeneruje niewielką ilość zdrowia. Czyli zamiast meda... A, rozumiem. Czyli...
Lek trzeba nakładać 3 sekundy, ale daje nam flat health'a, a to się od razu zażywa, tak jak te wszystkie wziewniki, ale regeneruje nam życie na sekundę, co? I to przez minutę. Całkiem dojebane, tylko że jest mak do tego potrzebny, tak więc jest całkiem drogie. No dobra, jak już mamy tutaj handlarza, bo handlujmy z nim, chcę sprzedać wartościowości. Uuu, ładna brońka. Fajną masz maczetę, kolego. Dobra, nie będę teraz aż tak bardzo rozpierdalał pieniędzy na boki. Weźmy dokończyć tego questa. Czy tutaj będzie Sofia, obstawiam. Uwolni Karla. A, tutaj Karla trzymają! No dobra, fair. Pielgrzymie, gdzie pozostali? Zostali zaatakowani. Gdzie kryształy? Tam. Biedny, bezsilny. Sophie? Mam Karla. Jest cały. Co z wami? Sophie? Sophie? Jesteś tam? Musisz im pomóc, Aiden. O Jezus. Gdzie są Jack i Joe? Uciekli z obozu, kiedy usłyszeli walkę. No. Nie wiem, co planują. Powiedzieli, że czekają na wsparcie. Jakie wsparcie? Nie jestem pewien. Joe wspominał o renegatach, niedobitkach armii stacjonujących na zaporze po drugiej stronie miasta. Ostatnio widziano ich na bazarze. Kurwa, specy na bazarze, renegaci na bazarze, wszyscy nienawidzą tego bazaru. Dokąd mam iść? Do motelu Tango. Sophie ma tam kryjówkę. Biegnij! Szybko! Dobra, dobra, motel Tango. Mówiła Sophie, że w motelu będą się przegrupowywali. Jeżeli dobrze mi się wydaje... O, to tak, motel to jest dokładnie to miejsce, moi drodzy, gdzie jest zrzut i bezpieczna strefa. Tak więc to jest ten quest, którym jest związane odblokowanie tej strefy. I ten quest, który w tej chwili będziemy robili, to co się stanie w tym motelu, jest ostatnim zadaniem, jakie robiłem na moim pokazie, ostatnim fabularnym zadaniem. Jak już zresztą wam mówiłem, bardzo nie chciałem robić fabuły i bardzo mocno się skupiałem na tym, żeby jej nie ogarniać. Właśnie po to, żeby teraz mieć pełne jakby pojęcie tego, co się dzieje. No i szczerze, jest dokładnie tak, jak zaplanowałem. Nie mam pojęcia, jakby nie pamiętałem, kim są ci goście, którzy są włodarzami obozu. Nie byłem do końca... Uuu, inhibitor, a to ja kurwa bardzo chętnie. Nie miałem do końca pojęcia, dlaczego biegnę do tego motelu, jakie są tutaj motywacje wszystkich i tak dalej. Otwórzmy drzwi. Słyszałem hałasy dobiegające z wioski Chucka i Joe'ego. To nie wszystko. Zaatakowano kryjówkę Sophie i Barneya. To mogą być especy. Kurwa. Pamiętaj, po co tu jesteśmy. Mieliśmy się dostać do Central Loop, a nie angażować się w miejscowe konflikty. Nie mieszaj się do tego. Wracaj do metra. Podzielimy się z Aitorem tym, co mamy. Może nas przepuści. O cholera. Idź do Aitora, idź na spotkanie z Sophie. O kurwa, już mam pierwszy wybór? Nie no, jakby, jak już tyle wpakowałem energii, kurwa, własnego czasu w całą tą kwestię wody, to idziemy na spotkanie. Hakon, dasz radę? Jeszcze chwileczka. Muszę iść, Hakon. Obiecałem Sophie, że jej pomogę. To jedyna droga do poznania prawdy. Dobra, będę w kontakcie. Hakon ma takie, byku, kurwa, miałeś jakby, mieliśmy se przejść do drugiego miasta, co ty odpierdalasz? Czemu się zmieniasz w Batmana przyszłości? Postapokaliptycznej. Dobra, 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 spokojnie, drogi kluczu Gierę, zaraz sobie skombinuję ten pojemnik, otwórzmy tylko drzwi. Co się tutaj dzieje? Totalny rozpierdol. Cholera, spóźniłem się. Sophie! Barney! Jesteś tu? Ja pierniczy. Sophie, zgłoś się! Sophie jest podejrzanie cicho, znaczy z jednej strony może nawet nie żyć. Z drugiej strony, kurde, może poszła, nie wiem, mordować espeków, może faktycznie się w tej chwili aktywnie broni przed napadem, który na nią zorganizowali. Nie wiem, no mam nadzieję, że zaraz tego dowiemy. Być może też się dowiemy czegoś na temat Lukasa, bo ostatecznie, tak jak powiedział Aiden, jakby doprowadzenie tej sprawy do końca i, nie wiem, sprawienie, że oni mi zaufają czy cokolwiek, może być jedynym sposobem na odkrycie calutkiej prawdy. A prawda jest nam potrzebna, bo... Jakby Hakon mówi, no powiedzmy mu co wiemy, może nas przepuści. Kurwa byku, to już raz nie przeszło, nie uda się. Aitor nas puści w momencie, w którym powiemy mu dokładnie co się odjebało, albo znajdziemy zabójcę. No nie ma innego wyjścia. Tam mamy inhibitor, to ja poproszę. Tutaj kolejni martwi ludzie, especy, ocaleńcy. Wszyscy naraz tutaj wszędzie dookoła umierają. O,
A to jest, proszę państwa, przejście, którego przedtem potrzebowałem, żeby dostać. Powiedzmy ten... ten cały zrzut, który tam się znajduje. Sophie! Co się dzieje do cholery? Ona tam jest w ogóle? Kurwa, no trochę nie. Dam radę tam jakoś przejść bokiem? Nie wiem, oknem? Tym rusztowaniem? Tak, no mogę tam sobie przeskoczyć chyba na drugą stronę. Nie otwiera drzwi, nie odzywa się. Czy ona żyje, nie żyje? Miała się tutaj przegrupować. Przyszliśmy na miejsce, wszyscy nie żyją. Więc czy jej się udało schować, czy coś innego zrobiła? Przeszukajmy motel zatem. Let's go. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Tak, no kobieto, wiem. Ty, ja mogę go już teraz sobie otworzyć. I zrobić upgrade. I kupić skilla? Nie mam kurwa poziomu, żeby kupić skilla. Dobra, trudno się mówi, ale mamy dwa inhibitory. Oh damn. Ale bogactwo. Dobra, to zróbmy to w takim razie. Tak jak mówiłem, chcę sobie jeszcze raz upgrade'ować życie, mimo iż zaczyna mi brakować staminy na jakąkolwiek sprawność parkurową. Naprawdę chcę ten but z wyskoku. Jak już będę miał but z wyskoku, to sobie odpuszczę życie na jakiś czas, bo i tak będę miał dużo umiejek do kupienia tutaj. Więc lecimy jeszcze raz w życie. Tak czy siak będzie przydatne. No i kurwa, tego ile mi brakuje tutaj? Mniej niż 1800 punktów walki. I byłoby tak miło. Ale dobra, jeszcze więcej życia mamy. O, jak ładnie urosło. To teraz poszukajmy Sophie w takim razie. Nasz faktyczny fokus bycia tutaj. Ostatecznie, no nie nazwałbym jej przyjaciółką. Powiedzmy, że jest naszą obecnie wspólniczką. Tutaj tyle rzeczy jest jeszcze do przeszukania, fajnych i cennych. Żywice, nieżywice. Safe do otwarcia nawet. Pusty. Dobra, bieda. Coś jeszcze interesującego? Przeszukuję motel, okej? Okay? Może być wszędzie. Kto wie, gdzie ona się znajduje? Mogę przesuwać krzesła. Nie zauważyłem tego nawet. Dobra, jebać. Idziemy przed siebie. Co się dzieje tutaj? Aitor, czy ktoś mnie słyszy? Aitor, byku. Trochę rozpierdol miał tutaj miejsce, tylko kto jest jego sprawcą? Z kim się ci renegaci tutaj przyszli napierdalać się z nimi? Tu Aiden. Twoi ludzie nie żyją. Kto ich zabił? Pewnie ten... ten jebany Barnol. Akurat zaczynałem cię lubić. Przyprowadziłeś tu espeków. Pomagałem wam. Nikogo tu kurwa nie przyprowadziłem. Zdradziłeś nas i zabijemy cię za to. Pomagałeś sobie i Aitorowi. Nam tylko przy okazji. Na co czekacie? No, nie wiecie, co masz robić? Rację, ale kurwa. O, super. Barney! Czemu Barney, nasyłasz czekaj! Swoich dwóch kolegów, żeby tutaj zginęli, walcząc ze mną, a potem jakby i tak sobie z tobą pogadam. Wuhu! Suko. Dobra, ładna ta broń jest. Mam większość przeciwników na jednego strzała. Bardzo mi się to podoba. Ale w dupę! Złamany poślad, kolego. Dobra, ciebie nie ma. Przysłałeś, widzę, kolejnych. Cieszę się wielce. Ale będą wszyscy jebani. O, łamacz kręgosłupów powrócił. To ja! Ja pierdolę, ale wirnik odjebał, typoż. No dam radę, tylko... O, tego chciałem. Bum! Łamacz dupy! Prosto w tyłek dostał. Łamacz głowy! Łamacz nogi! Ale ich wystrzeliło pięknie. Dobra, to mi się podoba. Barney, ty chujcu, to ty wymordowałeś tych wszystkich espeków? Czy to ty zamordowałeś Lukasa? Totalnie bym się kurwa nie zdziwił, gdyby było dokładnie tak. A od początku miałem wrażenie, że on jest jakiś podejrzany. Znaczy, nie chciałem myśleć taką ścieżką, że to nie może być ten oczywisty największy pojeb w okolicy, który nie szanuje niczyjego życia. To musi być ktoś inny. Okazuje się, że jednak chyba nie. Ale super puknął, kurwa, całą dłonią. O Boże. No tak. O nie, jak ty się nazwałeś? Haran? Harriet? Szukam Sophie! Ale masz młota. Sophie! Kurwa Boże, goście jak te... Cholera, nie chodzi o ciebie! Z drogi! Goście jak te demolishery zombiakowe zachowuje, naprawdę. Oho! O, zajebiście. Gratulacje. Pięknie osłabiłeś integralność całej kurwa podłogi. Chodź! Herman. Dobra, byku, no chcesz zginąć, to zginiesz. Nie będę ci odbierał tej przyjemności. Dobra, walka z nim nie będzie chyba super skomplikowana. Szczególnie, że mogę zrobić to. Siema, Herman, co tam słychać? Dobra, no to teraz... Nóż, kurwa, nóż! Daj mi
pokonać Sophie. O ja pierdolę. Jakie to jest zło, czyste zło. Dobra, wyjmijmy tego. Oj, oj. Dobra, kurwa, uniki. Łamacze głowy. O, dobra, ale ty, bo ja tym nożem swoją drogą mogę przerwać atak, nie? O kurwa, nie do końca, zrobił wirnik. Dobra, Herman, byku, no nie wiem czy widzisz, ale chyba trochę wygrywam ten pojedynek. Chociaż teraz się wkurwił, jakieś takie potężniejsze ataki robi. Oj, no sorry, zaraz cię uklepię. Może jaki tu masz zasięg na tym głównie. Kurwa mać, no wywala mnie ciągle na podłogę. Dobra, nożami cię wykończę. Ja pierdolę, ma dwa noże w głowie. O chuj. Dobra, nie będę się z tobą cackał już. Trzeci nóż w głowie, ty. Ty zwinny jakiś jesteś. Zdychaj, kurwa. Nie mam na ciebie czasu, niemy chuju. Francuz? Okej, okay, no dobra, nie wiem czy było mówione, że jest Francuzem, ale chłop wygląda teraz jak z Hellraisera wyciągnięty. Ostrza w każdej dziurze ciała. Tak, dziura ciała. Kurwa, noc jeszcze przyszła? O serio. Dobry sobie termin wymyśliłem na tę misję. O Boże, co tam, wspinać się musimy? Uuu, Hakon, mordo ty moja. Witam cię serdecznie. Jak mam na to gówno wskoczyć? Tędy. Cóż no, zobaczymy, co z nim ustalimy. On takie, byku, kurwa, miałeś się nie wpierdalać w całe to gówno. Ja chciałem tylko przejść na drugą stronę i ty też, co ty odpierdalasz? Gdzie jest Hakon w środku? O, tu jest. Skąd się tu wziąłeś? Mam szósty zmysł. Wiedziałem, że wpakujesz się w kłopoty. Albo jesteś w to wplątany. Chciał cię zabić. To znaczy, że coś ukrywa. Oho. Coś związanego z Lukasem, albo gorzej. Co masz na myśli? Morderstwo komendanta, a teraz przejęcie wieży z wodą. To nie przypadek, Aiden. Barney od dawna chciał wyjść z cienia swojej siostry i samodzielnie uwolnić Villedor od stróżów prawa. Spróbuję go znaleźć. Bądź ostrożny. Pójdę ostrzec Aitora. Bądźmy w kontakcie. O Jezus Maria, dlaczego ten pawian, kurwa, leśny musi być akurat tym, który w tej chwili jest dla mnie największym zagrożeniem i największym wkurwieniem, no. Miałem chociaż trochę nadzieję, dawałem mu jakąkolwiek, wiecie, poddawałem w wątpliwość jego winę, ale widzę, że przez cały ten jebany czas nie miało to najmniejszego sensu i powinienem był go odjebać przy pierwszej okazji, jaką miałem. Teraz muszę go odjebać przy najbliższej okazji, jaką będę miał. Tam mamy miejsce do odpoczynku, tutaj dorwi Barneya, ale to dorywanie Barneya to nie wiem jakby... Jak dobrze mi pójdzie. Czy on jest gdzieś w tym budynku? On tutaj dalej siedzi? To intrygujące, włączmy latarę, czy ja tutaj mogę teraz przejść? Teraz mogę tu przejść. Aiden, bądź miły, to strzelę ci w łeb. Kurwa, no weź, kusza! Będziesz zdychał powolutku, więc... To ty będziesz zdychał, Barney! Miałeś go zatrzymać, nie zabić! O! Hej, Sophie! Oddaj mi ją, konspirantko jebana. Wiesz, co robisz? Tak odpłaca cię za pomoc? Tak traktujemy zdrajców. Wiem, że pracujesz dla Aitora. Nie pracuję dla Aitora, tylko dla siebie. Tu nie da się pozostać neutralnym. Walczymy o przetrwanie. Bez wody bazar nie przetrwa nawet miesiąca. Stróżowie nie pomogą. Jak wtedy, gdy zmarła mama. Po prostu patrzyli, jak giniemy. A ty jesteś z nimi. Nie obchodzimy cię. Powiedz, dlaczego mam cię nie zabić? Strzelaj! Na co czekasz? Jakby głównie dlatego, że chciałbym żyć. Możesz spróbować? No dobra, czyli jakby... O cholera jasna. Czy chcę dalej iść, jakby przekonać ich, że nie chcę im dojebać, tylko pomóc sobie? Czy może po prostu zacząć lecieć z nią w chuja? No nie wiem, jakby... Możemy pomóc sobie nawzajem zatem chyba, nie? Tak mi się wydaje. Spróbuję ją przekonać, ja rozumiem jej argumenty, że ona nienawidzi tych espeków i że ona chce dobrze dla swoich ludzi, więc spróbujmy polubownie. Bo możemy sobie pomóc. Kto zabił Lukasa? Myślisz, że to my? Sophie, odpowiedz. To wasza sprawka? Nie. Sophie, co do Co cię obchodzi ten morderca? Co Aitor ci obiecał? Jeśli to nie wy, kto go zabił? Żadne z nich? Sama nie wiem. Na pewno nikt z moich ludzi. Jak się dowiesz, to powiedz. Uściskam go. Lukas musiał zginąć. I tak długo żył. To nie nasza sprawka. Mamy własny plan pozbycia się stróżów z bazaru. Jezus Maria. Jak naprawdę to nie są oni, to... nie wiem. Może to ktoś, kogo jeszcze nie poznałem, a może to Hakon?
To by był dopiero twistik. Aitor przepuści mnie do centrum, jeśli mu pomogę. A ty mu wierzysz? Serio? Nie próbował mnie zabić. To nie jego zdradziłeś. Ja też mogę pomóc. Pomóż nam z wodą, a osobiście zabiorę cię do Central Loop. Po pierwsze, nie zdradziłem cię. Pomagam w śledztwie, a to co innego. Co do oferty, czy przypadkiem jedynej drogi nie kontroluje SP? Jest inna droga. Serio wierzysz, że znów ci zaufam? Nie masz wyjścia. Nie powiedziałeś, że pracujesz dla SP. Byliśmy ostrożni. Jest coraz niebezpieczniej i trzeba być czujnym. Próbowałaś mnie zabić, Sophie. Przysięgam na pamięć Pisklaka, Suzy, Logana, Ralfa i... no i Hermana. Pomóż nam, a cię tam zabierzemy. To wchodzisz w to? Przysięgam na pamięć chłopa, którego przed chwilą zabiłeś. Jezus Maria, nie ma mowy, nie pomogę wam. Jakby... kurwa, no ciężka sprawa. Z jednej strony chciałbym pomagać tym, z drugiej chciałbym pomagać tamtym. Nie jestem pewien, ale jakby... dobra, na razie pomagajmy im. Dobra. Tak bardzo jak nienawidzę tego jednego Barneya. Jack i Joe uciekli. Mamy szansę przejąć wieżę i wreszcie odzyskać... on żyje? Nie, no to ktoś inny chyba. Zajmiemy się SP-kami i od razu potem zabierzemy cię do centrum. Najpierw musimy ogarnąć dostęp do... tak, no żyje, nie zabiłem go, tylko go stłukłem. To niemal niemożliwe bez dźwigu, a ludzie Joe'ego odcięli dostęp. Dlatego proszę ciebie. Chcesz, żebym się wspiął? Jeśli ci się uda, ocalisz wiele osób. Będziemy ci dłużni. Ciężka sprawa, jakby... ciężka sprawa z podejmowaniem decyzji właśnie w kwestii tej jednej, ponieważ z jednej strony mamy ocaleńców, którzy tak naprawdę, no, chcą po prostu dobrze dla samych siebie, chcą chronić swoich ludzi, chcą odzyskać tę wodę i jeżeli faktycznie nie zabili Lukasa, no to wina musi leżeć gdzieś indziej, a SPC oni sobie po prostu wymyślili, kto jest winowajcą i kto ma za to odpowiedzieć, nie będą ich raczej żadne inne argumenty obchodziły. Więc finalnie, kurde, nie wiem, co mam nawet do końca o tym myśleć, jakby komu pomagać i z kim się sprzymierzyć. Na razie szczerze wierzę, że trzeba odebrać wodę z rąk renegatów w tej okolicy. Nie mam tutaj wątpliwości większej, no bo renegaci się wydają być chujami i zdecydowanie są przeciwko mnie, a jak są przeciwko mnie, to wyjebane mam, komu pomagam, żeby z nimi walczyć. Po prostu jebać renegatów. A więc jakby... SP-cy mają wodę, SP-cy mają wszystko, chociaż ciekaw jestem, czy po odzyskaniu wody dla ocaleńców SP-cy nie będą próbowali sobie, wiecie, wyssać z nich tej wody, dosłownie. Ktoś się napije wody, SP-k bierze, kurwa, ryj do ryja i wysysa. Bo oni sprawiają wrażenie takich właśnie trochę, no, mafijnych jebańców, którzy po prostu przychodzą i biorą to, co im się żywnie podoba. No nie wiem, okaże się to wszystko, okaże, jak tam wygląda teraz kwestia naszych zadań. Tutaj mamy w końcu to, o czym mówiłem, przejmowanie obiektów. Wiledorskie wieże ciśnień zbudowano w miejscach, gdzie niegdyś mieściły się średniowieczne strażnice. Miały bronić miasta przed najazdami wikingów i sasów. Wieże nadal można uruchomić, ale potrzeba do tego odpowiedniej osoby. Zmień podział miasta, dostarcz wodę do tej strefy miasta i aktywuj bezpieczną strefę. Oj, no będzie interesujące, moi drodzy. Tu jest wiatrak, tutaj jest w ogóle jakieś miejsce odpoczynku, które mi się tak na randomie odblokowało teraz. Czekajcie, bo tam jest ten cały zrzut pieprzony, do którego chyba powinienem być teraz w stanie się na lejcie dostać. Ja chciałbym spróbować tam podejść jeszcze w ramach jakby końcówki tego odcinka, być może po też by pójść sobie spać. Muszę jeszcze zlokalizować, gdzie to dokładnie jest. Wyjdę tędy na zewnątrz? A dobra, to jest po prostu to. No dobra, tutaj mamy dwie liny, po których chyba skoczę. I być może dam radę tam się dochuśtać? No kurwa, nie dowiem się, póki nie spróbuję, szczerze mówiąc. Na to nie wejdę. No dobra, jolo. Hopsasa. O, druga lina. I hopsasa, teraz jesteśmy tutaj. Dobra, sukcesiwo. Tylko ta bezpieczna strefa jest gdzie? Jest teraz tutaj dokładnie nade mną. Tylko jak tam w sumie wejść? Chyba po tym i tam po tamtym wtedy? Dobra, nie wiem, boję się trochę. O kurwa, dobra, w ostatniej chwili zobaczyłem te dziury w ścianie i naprawdę modliłem się wewnętrznie, żeby pozwoliły mi kurwa się wspiąć. Dobra, dajcie mi tę noc, tylko sobie włączę jeszcze bezpieczną strefę. Silniku! Dobrze, że benzyna jest w tych wszystkich tych generatorach, bo inaczej byłoby cienko. Dobra, kryjówka odblokowana, prześpijmy się w takim razie. Trochę chujowo się tutaj wchodzi, muszę przyznać.
Nie dość, że najpierw trzeba wskoczyć na te dwie liny, dziabnąć się na drugą stronę, potem na tą belkę, która się buja i dziury w ścianie, którymi się musimy jakoś tam przedostać. No tam mamy ten zrzucik, co? No wydaje mi się, że to nie powinno być nic trudnego. Robię tak, robię kurwa tak i cyk, mamy go. Kolejna elektronika do kolekcji, co? No i jakieś inne jeszcze fajne ubranka. Zwykła bluza z kapturem, materiały wybuchowe. No i też chyba najrzadszy, coś tak czuję, materiał craftingowy, ponieważ mamy trofea z zombiaków i to. Więc zobaczymy, co będę tym upgrade'ował. Być może schematy na najwyższe możliwe poziomy, a może coś innego jeszcze. To się okaże. Na razie kończymy ten odcinek. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie łapę w górę, a ja uciekam. Trzymajcie się i pa, pa.